Rodzina Bukowieckich odcisnęła swój ślad w historii ziemi opatowskiej. I tutaj mamy trzy postaci. Pierwsza to jest Ludwik Bukowiecki. Jest to lekarz, który pracował w szpitalu w Opatowie. Ja tylko przypomnę, że szpital opatowski powstał w 1845 roku. Później szpital ten był wybudowany, oddany mieszkańcom tego miasta. I tym pierwszym lekarzem, takim już z prawdziwego zdarzenia, pracującym w tym szpitalu i będącym lekarzem powiatowym, to był właśnie Ludwik Bukowiecki. Przybył z Poznańskiego. Tam urodził się, tam się kształcił i przyszedł tutaj, kiedy usłyszał o wybuchu powstania styczniowego. Brał udział w tym powstaniu, prowadząc lazarety dla rannych żołnierzy. Po zakończeniu powstania styczniowego został na ziemi opatowskiej i pracował właśnie w tym szpitalu, który znajduje się po sąsiedzku tego budynku. I mieszkał tutaj, gdzie jest w tej chwili plac zabaw dla dzieci. Tam stał dom lekarza. Drugą postacią to jest Zofia Bukowiecka, żona Ludwika. Zofia Bukowiecka urodziła się w Brzozowej. W tej chwili jest to gmina Tarłów. Urodziła się w znanej rodzinie, rodzinie Konarskich, zasłużonej dla Rzeczpospolitej. I poznali się z Ludwikiem. Obydwoje byli osobami, które były ogromnie patriotyczne i tutaj na tej kanwie dochodziło do częstych spotkań. W październiku 1865 roku w opatowskiej kolegiacie Zofia Konarska i Ludwik Bukowiecki wzięli ślub. Niestety Ludwik zachorował na tyfus i zmarł w 1869 roku. Został pochowany na opatowskim cmentarzu. A warto wiedzieć, że nawet gazety poznańskie donosiły o jego śmierci, więc jest informacja w gazecie poznańskiej, że na ziemi sandomierskiej zmarł tutaj lekarz Ludwik Bukowiecki. No i niestety, ale musiała się z Opatowa wyprowadzić, dlatego że gdyby tu pozostała, to nie bardzo byłaby możliwość pracy. Przecież to była połowa wieku XIX, więc jeśli chodzi o kobiety, to no to wiadomo, że no nie było możliwości rozwoju zawodowego dla osoby inteligentnej, wykształconej, osoby, która no chciała zdobywać dalej wiedzę i chciała poszerzać ją, a w związku z tym wyjechała najpierw do Radomia, bo tam kształcił się w szkole średniej jej syn Stanisław, później do Warszawy, tam odbywał studia i ostatecznie zaczęła pisać najpierw w gazetach warszawskich, a później powoli zaczęła pisać książki. I w okresie międzywojennym była jedną z bardziej znanych pisarek piszących powieści dla dzieci i dla młodzieży. Przede wszystkim książki te miały charakter no, miłości ojczyzny, patriotyczny, książki nawiązujące do historii Polski. Ich syn, czyli Ludwika i Zofii, to jest Stanisław Bukowiecki. To jest taka światła postać i jeśli chodzi o nasze miasto Opatów, chwalimy się tym, ponieważ był w tej grupie tworzącej niepodległą Rzeczpospolitą, ponieważ był pierwszym prokuratorem generalnym i twórcą w ogóle prokuratorii generalnej. Od końca 1918 roku dostaje obowiązek tworzenia prokuratorii generalnej. Oficjalnie pełni funkcję od roku 1919 aż do roku 1939. Jest prokuratorem generalnym II Rzeczpospolitej i mimo tego, że zmieniały się rządy, prezydenci, premierzy, przychodziły nowe partie, wszyscy widzieli w nim osobę, która pełniła wzorowo swój urząd, osobę apolityczną, osobę, która potrafiła scalić i kodyfikować
no, prawo, które, z którym się spotkaliśmy po odzyskaniu niepodległości, a więc to, co było w zaborze austriackim, w zaborze pruskim, w zaborze rosyjskim, to wszystko trzeba było jakoś umiejętnie złożyć. I on to właśnie zrobił. Życie rodzinne i prywatne Stanisława Bukowieckiego nie było łatwe. No, doświadczenie bardzo ciężkiej choroby. Był człowiekiem ociemniałym już po 30, w 100%, po 35 roku swojego własnego życia, a mimo wszystko te odpowiedzialne funkcje piastował, co jest też bardzo ważne w kontekście dzisiejszej uroczystości, gdy już kompletnie został ociemniałym człowiekiem, funkcję jego sekretarza spełniała najpierw matka. To ona go przeprowadzała przez te zakamarki kontaktu z literaturą i z ogromną wiedzą i na tej ogromnej inteligencji swojego syna było budowana jego pozycja. Też i doświadczenie życia. No, jego kolejni dwaj sekretarze, jeden z nich zginął w Auschwitz-Birkenau, zamordowany przez Niemców, kolejny zakatowany przez Gestapo. To wielkie doświadczenia, a mimo to w czasie, gdy tworzyło się podziemne państwo polskie, to premier, pan generał Władysław Sikorski, zwrócił się właśnie do pana mecenasa Stanisława Bukowskiego, aby on budował podziemny wymiar sprawiedliwości. No, z tych różnych przyczyn nie mógł tego zadania podjąć, był już w tej chwili wtedy dość już podeszłym wieku człowiekiem, podziękował, ale potwierdził panu premierowi Sikorskiemu, że tworzenie takiego wymiaru sprawiedliwości dla podziemnego państwa polskiego jest rzeczą niezbędną. Z pewnością ziemia opatowska ma wybitnego swojego przedstawiciela w historii, nie tylko samego tworzenia wymiaru sprawiedliwości, ale odbudowy państwa polskiego i walki o niepodległość. Pan Bukowiecki to była osoba, która stworzyła formułę naczelnika państwa polskiego, ściśle związany z Józefem Piłsudskim, bo to przecież później Piłsudski został naczelnikiem państwa polskiego. Wybitna postać, która charakteryzowała się też tym, czego dzisiaj może niektórym brakuje, czyli wyjątkową empatią. Ktoś by powiedział, prokurator generalny jest od ścigania, od oskarżania, a pan Bukowiecki, jak wczytywałem się w jego historię, był osobą niezwykle empatyczną, żył we wspaniałej rodzinie i bardzo się cieszę, że tutaj, na przepięknej ziemi opatowskiej, tutaj w tym miejscu charakterystycznym dla Opatowa, przed domem muzealnym, wokół szpitala, dzisiaj ta tablica będzie uroczyście poświęcona i odsłonięta. Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie od ponad roku planowało zorganizować uroczystość, która upamiętniłaby rodzinę Bukowieckich. Plany pokrzyżowała pandemia, ale ostatecznie udało się. W niedzielę 13 listopada Dom Muzealny w Opatowie oficjalnie otrzymał imię rodziny Bukowieckich. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego nie stąpi na to miejsce i pozostanie na zawsze. Amen. To kolejne duże wydarzenie w nieodległym czasie. Nadanie imienia Domu Muzealnego Rodziny Bukowieckiej, pochodzącej, szanowanej z naszego powiatu opatowskiego. Jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, że kolejny patron instytucji, tym razem Domu Muzealnego, pochodzi właśnie z powiatu opatowskiego. Rodzina Bukowieckich, lekarz, który w szpitalu Świętego Leona, gdzie wróciliśmy do historii, pracował na rzecz tego powiatu, syn, prokurator generalny, objął właśnie patronem też minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Również poprosiliśmy o patronat i objął wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski. Także jest to wydarzenie dzisiaj kolejne, bardzo duże w historii właśnie powiatu opatowskiego. Uroczyste odsunięcie, pociągając wstęgę w dół. Panie postrze. Panie starostwo.
To bardzo ważne, że Opatów, że ziemia opatowska o takich osobach pamięta, że właśnie oni są patronami tego domu muzealnego, dlatego że to są postaci, na których nie kładzie się żaden cień, na ich życiorysach nie ma żadnej rysy, która mogła sprawiać, że będzie ten patron kwestionowany. Jest to na pewno patron, który powinien być wzorem dla młodych pokoleń mieszkańców Opatowa i ziemi opatowskiej i bardzo dobrze, że właśnie władze powiatu opatowskiego wybrały go za patrona tego domu muzealnego, bo przyszłość trzeba budować na mocnym fundamencie, a właśnie takie postaci jak rodzina Bukowieckich dają gwarancję, że ten fundament będzie mocny. Szlachetna, zacna rodzina Bukowieckich ma w okresie walki o tą polskość w różnych zrywach patriotycznych, powstańczych brała udział, a kiedy nastąpiła już rzeczywiście ta wolność, wolna, niepodległa, to w inny sposób przy sprawowaniu ważnych funkcji służyli i pracowali dla Rzeczypospolitej. To jest niezwykle ważne, aby właśnie na szczeblu samorządowym umieć poszukać, znaleźć, bo w każdej niemalże miejscowości są bohaterowie tych wielkich wydarzeń, które miały związek z walką o Polskę, o wolność. My jako Polacy, śmiem twierdzić, że my przygotowywaliśmy się cały czas na tą niepodległość i potem wszelkie siły musieliśmy rzucić na budowę państwa. Najpierw, żeby go wywalczyć, ale potem budowa. 123 lata funkcjonowania w różnych organizmach zaborczych, gdzie przecież Rzeczpospolita wcześniej przez 800 lat tworzyła zwartą tutaj, zwarte ziemię od Bałtyku po Karpaty i po daleko na wschód i nagle ten organizm został rozdarty gospodarczo, politycznie, kulturowo. Trzeba było te trzy części z powrotem jednoczyć i scalać. Ale jak popatrzymy na dzieło II Rzeczpospolitej, na osiągnięcia gospodarcze, naukowe, kulturowe, to możemy mówić, że przecież ci ludzie byli zrodzeni jeszcze w czasie zaborów. Oni tylko marzyli o wolności, o niepodległości, która potem się stała faktem. Dlatego powinniśmy brać przykład i w naszym życiu kierować się tymi celami, które mówią o dobru powszechnym. Pracować dla innych, pracować dla małej, tej dużej ojczyzny. Budynek obecnego domu muzealnego w Opatowie został wybudowany na początku XIX wieku. Jak podają materiały źródłowe, był to dom gospodarczo-mieszkalny i składał się z 5 izb. Obok stały budynki gospodarcze, a za nimi był ogród. W 1901 roku zamieszkały tam siostry Szarytki. Zakonnice pomagały w szpitalu i prowadziły kursy praktyczne i teoretyczne dla młodych kobiet. Siostry zakonne wyprowadziły się w 1991 roku. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu miejsce to zostało przeznaczone na budynek muzealny. Rodzina Bukowieckich została patronem tego miejsca, tego domu muzealnego, w którym też mieści się siedziba Powiatowego Centrum Kultury. Przypomnę tylko, że Opatów, ziemia opatowska od dawna czekała, aby takie miejsce miało tutaj swój byt i cieszę się, że ten dworek, który mieści się pośrodku kompleksu Szpitala Świętego Leona, może sprawować taką funkcję. Mamy tutaj muzealia z historii naszego Opatowa i ziemi opatowskiej. Mamy też tutaj miejsce pamięci współistnienia kultury żydowskiej, współistnienia kultury polskiej, jak również też Muzeum Geodezji i Kartografii, które chyba ma największe zbiory w Polsce. To muzeum jest coraz liczniej odwiedzane przez sympatyków, hobbystów, ale też przez geodetów, którzy
podziwiają te sprzęty, które już dzisiaj są archaiczne może, były używane kilka lat temu, ale też mamy nowoczesne sprzęty GPS, które wyparły starą geodezję i kartografię. Także cieszę się, że to miejsce tętni życiem i że tutaj właśnie jest też miejsce wspólnych spotkań różnych stowarzyszeń, które mobilizują się do upowszechniania naszej kultury, kultury ziemi opatowskiej. Z okazji nadania imienia rodziny Bukowieckich w Domu Muzealnym została przygotowana wystawa. Zgromadzono na niej pierwsze wydania książek Zofii Bukowieckiej oraz rozprawy, broszury i książki autorstwa Stanisława Bukowieckiego.